dobry, tutaj Koza Syryjska i dziś zagramy w Red Dead Redemption 2. Jakie spodziewanie? No bo jakby na to nie patrzeć. Stąd też przyjdziemy dalej. No, no. A gdzie konik? Koniku, leć! Cześć, gdzie konik? O, tu jesteś. Konik potrzebuje miłości. No to schowaj broń. No dobra, no chciałbym już jakoś przytulić. No dobra. Ups. Wow, hop, hop, hop. Tylko kurde, jak się chowa broń. No jak się chowała broń. No dobra, no schowamy na te sobie pieniążki. Hajs musi się zgadzać. The world is ruined. Lord. Huh? You'll start howling at some other man? Like this one? No. I'm watching you. Whatever you say. Die, Heiss. Aha. Właśnie, fabułka. A konik tu z czego co wiem, potrzebuje miłość. No, chcę go cię wyczesać, no. Jeszcze nakarmimy. A to nasz gang, dobra. A to leci. Oba.
A, dobra, to że to tutaj jest to zadanie. A, ja dawno Red Dead'a nie grałam. Herr Morgan, Herr Morgan. Mr. Strauss. You're busy, my friend? Why? I'll cut you in. Loaning. Already? You know how it is. People is happy to borrow off someone like me, but more enthusiastic paying back to someone like you. Of course. Who are they? Let me see. A Chick Matthews works at Guthrie Farm. He's a hand, I believe. Mr. Roble, the small holder at Painted Sky, runs the operations there badly. Miss Lily Millet is a ranch maid up at Emerald Ranch. And here was me believing Dutch's bluster about us helping folk. It's legal work, Mr. Morgan. Debtors belong in prison. We are doing them a favor. Aye, and I'll make sure they see it in them terms. Put the debts in the deed box and try not to kill them. It's very bad for business. Ooh, lista dłużników. No dobra, czyli musimy zabić jakichś dłużników. No jeden jest już na naszym polepku. Something about the doctor's office. There's something funny going on there. Saw a bunch of nasty boys going in and none of them coming out. Thank you. Maybe I'll go take a look. Anything else? No, just that. Well, keep looking. Will do. Łamanie się do sklepu, ale my to zrobimy to. No, tu, patataj, patataj, patataj. Oh my god, is that a deer? Yeah. No dobra, lecimy. No to gdzieś tu? Knock, knock, Mr. Robo. No, przepraszam, co pan robi w moim domu? O, oh, what the fuck? God damn it. Ty, pan wróbel, czyli jeden jest Polakiem. English? Co pan robi w moim domu? Speak English? Me, Silesia. Ślo! Polski akcent! From a German man? Aha, German. Mein Herr, sprechen das, this, the Kaiserreich, I don't speak German neither. I'm here for money. Money. That you borrowed from Leopold Strauss. Leopold Strauss. Yeah. So it's time to pay. Where is it? Oh, well, no, I have nothing. It's very bad winter.
We've all had a bad winter, pal. Where is he? No. Nie, nie. Chyba zagrozimy. Potrzebuję trochę czasu. Znajdę ci pieniądze. No, still don't understand you. No, ja wolałbym wróbel. God damn it, you have a debt to Herr Strauss. Pay up. Stop! Już nie mam siły. Ja bym nie chciał pobić człowieka. Things, okay. Hello. Anything in here or out there? No. Dobra, szkoda Polaczka. Longer I look, the madder I get. Not good yet. Mhm. Tak, tak. Don't even speak English. No wiesz, jak to ten stereotyp Polaczka, wiecie, bo Polaczek nie zna angielskiego. Szukaj szafę. Must have come here with some. Coś tam było. To by czuć więcej takich. Kolejna szafka. Nie rób tego. I need. I must eat, proszę. Okay. That should about cover things. No, nieźle, jeszcze tam mamy pozostałych dłużników. No, bo opierdoliliśmy Polaka. Cudownie. To jest takie, ale przynajmniej go nie pobiliśmy. No tak, zegarka mu zajęliśmy, nie? Od dziadka. Aha. No, tutaj jeszcze są tutaj dwaj dłużnicy. Chyba raczej angielscy. A tutaj dostaliśmy w Red Debie taki mikro polski akcent.
No trochę zajęliśmy koniczkę. Użyj rachunki księgi rachunkowej, by aby kupić ulepszenia obozu. Dobra, księga rachunkowa. Medykamenty za 30. Jeszcze nie koniec obsługi długów. How did you get on, Herr Morgan? Called in on the smallholder, Roble. Didn't even speak English. Good, very good. My pleasure. Well, if it's pleasure you're after, there is one other. This farmer preacher fellow I met in Valentine, Mr. Downs. The opinionated little do-gooder? Yeah, I know the one. I certainly know the type. Thank you, Herr Morgan. There's no need to thank me. Like you said, it's pleasure I'm after. He's more slippery than he seems. I've tried being polite. Don't take any nonsense. Nonsense? Ooh. Me? If he doesn't have the money, beat him. Well, I usually do. I know. Ach. Pozostałych dłużników to raczej będziemy obsłużyli pewnie w free time, więc dziękuję za uwagę i do zobaczenia.